funkcjonujące w Suwałkach rodziny zastępcze nie zaspokajają faktycznego zapotrzebowania na tę formę opieki nad dziećmi. MOPR poszukuje osób, które podejmą to niełatwe wyzwanie i zaopiekują się dziećmi pozbawionymi opieki swoich rodziców. W naszym mieście pod opieką 115 rodzin zastępczych znajduje się ponad 170 dzieci. Potrzeba jest znacznie większa. Dla dziecka dużo lepiej jest, jeśli trafi do zwykłego, normalnego domu, niż do domu dziecka. Domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze powinny być ostatecznością, bo zostawiają niezwykle głęboki i bolesny ślad w psychice młodego człowieka. Na skutek tragicznych zdarzeń czy chorób dzieci tracą rodziców. Nierzadko o odebraniu małoletnich ich opiekunom, tworzącym patologiczne warunki rozwoju, decyduje sąd i tu pojawia się problem. No niemniej jednak jest to troszeczkę za mało. Przydałoby się jeszcze kilka rodzin i stąd nasz apel do przez państwa, aby te rodziny do nas się zgłaszały. Jak się zgłoszą, to my przeszkolimy je. No i one są potrzebne w Suwałkach. Małoletni mają prawo do dorastania w stabilnych warunkach. Również i te odrzucone przez najbliższych. Dlatego rodziną zastępczą można zostać tylko po spełnieniu pewnych warunków. My to sprawdzamy. No taka rodzina musi dać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej. A więc tutaj nie może to być taka przypadkowa, dlatego chcemy mieć dzieci, bo chcemy. No to nie. Nie mogą być to rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej wobec swoich własnych dzieci, a więc tutaj to też jest przesłanka, która mówi o tym, aby one, te rodziny nie były rodziny zastępczą. No wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeżeli taki jest, no bo dopuszczamy, że może być jakaś rodzina, która ma obowiązek alimentacyjny, albo osoba pojedyncza, no niemniej jednak musi się z tego wywiązywać, ponieważ jeżeli tego nie robi, to nie będzie rodziną zastępczą. Także zaświadczenie, że jest zdrowa, czasami zdrowa i może podołać tym obowiązkom. No wiemy, że jeżeli to będzie osoba chora, niepełnosprawna, to będzie jej bardzo ciężko to wypełnić, te wszystkie zadania, jakie przed nią stoją. Oczywiście warunki bytowe, mieszkaniowe też jest rzeczą ważną, żeby ta rodzina miała. To nie może być jakieś ciasne mieszkanie, no musi być czasami pokój oddzielny dla dzieci, oddzielny dla dziewczynek. W przypadku rodzin zawodowych jedno z rodziców musi mieć stałą pracę. Rodzina zastępcza otrzymuje z MOPR-u pieniądze na utrzymanie dziecka oraz wynagrodzenie zależne od tego, czy jest to tak zwana zawodowa rodzina, czy też spokrewniona z podopiecznym. Otrzymuje 1000 zł plus 500 zł, 500 plus, to co nazywamy. Zawodowe rodziny niespokrewnione oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka otrzymują 2000 zł brutto za każde przyjęte dziecko. Nie jest to szczególnie duże, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że dziecku należy zapewnić odpowiednie warunki bytowe. To jednak nie wszystko. Rodzice muszą odznaczać się odpowiednimi predyspozycjami. Muszą też jakby nam przedstawić taką opinię odnośnie predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji, tej właśnie funkcji, tak, którą przeprowadza czy też psycholog. Także u nas w ośrodku jakby nasz psycholog też taką opinię robi. Całkiem niemała część potencjalnych kandydatów rezygnuje już w przedbiegach z ubiegania się o pieczę zastępczą. Czego się obawiają? Taką największą trudnością to jest wzięcie odpowiedzialności za cudze dzieci, tak? Te dzieci trafiają z różnych rodzin, z dużym bagażem doświadczeń i niejednokrotnie funkcja rodziny zastępczej wymaga bardzo dużego nakładu pracy, poświęcenia, tak jak wcześniej też powiedział pan dyrektor, objęcia takim miłością tych dzieci, tak, i pokazania, że one też są ważne i jakby dla osób najważniejsze. Rodziny może zastępcze obawiają się też kontaktu z rodzicami naturalnymi, tak, ponieważ no, w rozwiązywaniu problemów jakby i rodzic zastępczy i rodzic naturalny, jakby te działania są czasami niespójne i ta praca rodzin zastępczych staje się trudniejsza. Rodziny zastępcze nie są pozostawione same sobie, mają wsparcie koordynatora. W praktyce okazuje się, że obawy, choć uzasadnione, są do przejścia. Udaje się. Udaje się, no sam fakt, że na terenie miasta funkcjonuje tych 115 rodzin, jest te 177 dzieci, gdzie rodziny wywiązują się ze swoich obowiązków, ze swojej funkcji, no i tak naprawdę poświęcają się dla tych dzieci. Zakwalifikowane rodziny przed przyjęciem dzieci przechodzą także szkolenie prowadzone przez pedagoga i psychologa. Być rodziną zastępczą to niełatwe zadanie, ale daje ogromną satysfakcję. Rodziny zainteresowane taką formą pracy mogą się zgłaszać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.